Wybory Miss Ziemi Sądeckiej 2019, piąta edycja Miss Galerii Trzy Korony. Witamy serdecznie, sprawdziłem w telefonie dokładnie, czy jestem w tym miejscu, gdzie powinienem, wiecie, lokalizacja, czy GPS działa, czy na pewno jestem w odpowiednim miejscu. Okazuje się, że tak. Miło, że jesteście, miło, że pojawiliście się, miło, że nie tylko służbowo, nie tylko przypadkowo, ale z pełną premedytacją. To szybciutko się przedstawimy, żebyście mieli jasność, bo potem już nie będziemy się lansowali, będziemy lansowali kogoś innego. Naprawdę sporo pięknych dziewczyn będzie walczyło tutaj o różnego rodzaju nagrody, prymat i możliwość reprezentowania Sądecczyzny na kolejnych etapach i walce o najpiękniejszą w Polsce, a może i dalej. Jacek Tomkowicz. I Marek Rusinek. I teraz to, co najcudowniejsze. To, co najpiękniejsze i to, na co oczywiście wy wszyscy czekacie. Proszę Państwa, my się odsuwamy troszeczkę z boku i czas najwyższy na prezentację, pierwszą prezentację, pierwsze pojawienie się oficjalnie naszych kandydatek. Zapraszamy.
Krótkich pytań ze strony jury i oczywiście do odpowiedzi ze strony naszych kandydatek. Dlaczego mówimy o tym, że to mogą być decydujące momenty? No bo umówmy się, wszystkie kandydatki wyglądają po prostu przepięknie. No i teraz przyjdzie taki moment, że trzeba będzie się czymś wyróżnić. Oczywiście będą nerwy, a Państwo, mam nadzieję, będziecie wspomagać nie tylko swojej kandydatki, ale każdą z dziewczyn, bo przypominam, dla nich to jest naprawdę duży, duży stres. To brawa, takie na przełamanie pierwszych lodów. Drugich, trzecich, czwartych. Zaczynamy chronologicznie, tak mi się wydaje, tak? Od kandydatki numer jeden. Paulina, zapraszamy serdecznie. Paulina Olszowska, po raz kolejny. Brawa dla otuchy, tak. No i oczywiście prosimy o pierwsze pytanie z jury. Serwus, kandydatka numer jeden. Kogo jest ci najtrudniej ukłamać i dlaczego? Myślę, że najtrudniej ukłamać jest mi moich najbliższych, ponieważ zawsze ciągnie to za sobą takie no, złe konsekwencje, więc nie chcę tego robić. Okej. Okay. Prosimy o brawa, dziękujemy pięknie. I zapraszamy na środek kandydatkę numer dwa, Monikę Gdowicz. I kolejne pytanie od jury. Co zrobiłabyś z milionem złotych? Cóż, to jest duża, ogromna suma pieniędzy. Na pewno na początku przeznaczyłabym na jakieś przyjemności, na które wcześniej mnie nie było stać. Na jakieś podróże, które były moim marzeniem. I koniec, nie? Nie, no jeszcze więcej by tego było. I na pewno bym zainwestowała w jakąś w moją przyszłość. I część z nich przeznaczyłabym chyba mojej rodzinie. A taka pierwsza podróż, która ci przychodzi do głowy? Meksyk. No proszę.
Ogromne brawa. Dziękujemy pięknie kandydatce numer 2 i zapraszamy kandydatkę numer 3, Jowitę Janiszewską. Żebyśmy mieli takie brawa, co? Następnym razem wychodzisz z nami. Jowita, na co twoim zdaniem szkoda czasu? Na pewno na kłótnie i na kłamstwa. Super. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. No, zastanawiałem się, czym dogryźć i co? Zatkałem. Nie, w żadnym wypadku. Kandydatka numer 4, Wiktoria Adamczyk. Ja nie dogryzam, ja zadaję pytania pomocnicze. I prosimy pytanie od jury. Wiktorio, jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie? Moim najpiękniejszym wspomnieniem jest... Tyle ich było. Tak. Mój wylot do Londynu z moim chłopakiem na mecz Tottenham przeciwko Manchester United. O, jeszcze raz, czekaj, bo teraz wszyscy kibice bardzo piłkarscy ciekawe. Chcą wiedzieć jeszcze raz, jaki mecz? Tottenham, mój chłopak, a ja Manchester United. Wow. Tottenham z chłopakiem i z Manchesterem United. To był dobry mecz. Czekaj, ale... Ja chciałem coś dodać. Wskazała, że chłopak jest fanem Manchesteru, tak? Czy ty? Chłopak jest za Tottenhamem, ja za Manchesterem United, ale Manchester wygrał 1-0. Ciekawe, jak się umawiają przed kolejnym meczem, na przykład, która drużyna wygra i co wtedy, prawda? No ale to może nie wnikajmy w szczegóły. Okay. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy. Czekaj, a co będzie, czekaj, Manchester, nie, oba drużyny odpadły, okej. Okay. Chciałem zadać trudniejsze pytanie, ale sam się tutaj trochę zapultałem. Zapraszamy kandydatkę numer 5, Paulinę Bołoś. Czekaj chwileczkę. Będzie o remisie. Chciałam powiedzieć, że... Albo nieważne. Bałem się, że to będzie karny, okej. Okay. Nie, to miało być dodanie Piastowi Gliwice. To był spalony. Zapraszamy kandydatkę numer 5, Paulinę Bołos. Paulinko, jakie są twoje plany na przyszłość? Na pewno trochę takie, jak każdy ma. Chciałabym wyjechać na studia, ale też zająć się modelingiem, ponieważ też jest to moja pasja. A o jakich studiach myślisz? Jestem w technikum organizacji reklamy, więc na pewno chciałabym coś związanego z reklamą, na przykład PR, reklama i nowe media. Bardzo przyszłościowy kierunek, myślę. No bo brawa prosimy, oczywiście. Że jak dożyję, to może się spotkamy w robocie, no ale to... Zapraszamy kandydatkę numer 6, Martynę Nidecką. Martyna, pytanie. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Myślę, że podczas oglądania seriali. Dziękuję. Ja myślałem, że to będzie szczera odpowiedź, ale okej. Bo trudno, jest bardzo trudne pytanie. Ktoś tutaj odpowiedzi dodaje, dobra. Gdzie jest chłopak, dziewczyny? Jest tutaj czy nie? No, coś, wujek. Czyli razem klan oglądali. Wujek pilnuje w imieniu ojca. No. Zapraszamy kandydatkę numer 7, Agnieszkę Olechny. Tak, śmiało te brawa dla otuchy. Agnieszko, wymień 3 swoje największe zalety. Myślę, że moimi największymi zaletami jest szczerość, zaradność oraz dążenie do celu. Gratuluję. A to nie było takie proste pytanie. Marek, podaj 3 swoje najlepsze cechy. Cech rzemiosł różnych? No i może tyle w tym temacie. Dlatego on nie zostanie mis. Zapraszamy kandydatkę numer 8, Justynę Leśniak. Witaj, Justyno. Co jest najważniejszą rzeczą, jaką nauczyłaś się do tej pory? Najważniejszą rzeczą, jaką nauczyłam się do tej pory, jest to, żeby dążyć w swoich celach i nie przejmować się opinią innych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nie jest takie proste. Nie przejmować się opiniami innych, to jeszcze w tym wieku, w czasie i w momentach, kiedy jest sporo hejtu, to naprawdę jest wyzwanie i faktycznie życzę Ci powodzenia. Mówię zupełnie poważnie, bo to sprawa nie jest taka prosta. A my zapraszamy na środek Arletę Szeptak, kandydatkę numer 9.
Arleto, gdybyś miała wybór, być mądrą czy piękną, co byś wybrała i dlaczego? No, ciężkie pytanie. Wiem. Myślę, że wybrałabym być mądrą, ponieważ piękno wewnętrzne jest trwałe, natomiast zewnętrzne przemija. Dziękuję. Dziękuję. Można powiedzieć, że to mądra odpowiedź, prawda? I kiedyś postawiono Markowi takie pytanie i on został mądry. Także... Dziękujemy wszystkim kandydatkom i jeszcze raz prosimy o ogromne brawa. A chciałem być piękny, no ale to już... Brawa dla dziewczyny, proszę Państwa.
zapraszamy kandydatki na scenę. Tak, ja się zawiesiłem trochę tutaj w tych papierach, a przecież dziewczyny są najważniejsze. I teraz burza braw dla wszystkich. Proszę Państwa, dla niektórych dziewczyn to będzie niesamowity moment. Niektóre być może będą płakały, ale proszę mi wierzyć, że to był spory wysiłek, żeby ćwiczyć, trenować. Rodziny wiedzą, a osoby mniej świadome, które przyszły pooglądać piękne dziewczyny, powinny mieć świadomość z kolei tego, że to są wiele godzin ćwiczeń, zastanawiania się, czy iść powalczyć, czy nie. One przeżyły sporo, pewnie się zaprzyjaźniły i tak naprawdę dla nich to jest spore wyzwanie. Ja jeszcze raz, bez wymuszania, chcę brawa dla tych dziewczyn. Tak, tak naprawdę wszystkie te dziewczyny wygrały dlatego, że tutaj wyszły, że miały odwagę i że tak pięknie przed wami się zaprezentowały. Zaczniemy od dzikich kart, które upoważniają do dalszego udziału w eliminacjach Miss Polski. To oznacza, że dziewczyny, jeżeli będą miały ochotę, mam nadzieję, że tak, będą dalej reprezentowały Sądecczyznę w zmaganiach. I tak, dzika karta wędruje do rąk Moniki Gdowicz. Numer dwa. Dzika karta wędruje do rąk kandydatki numer 4, Wiktoria Adamczyk. Dzika karta wędruje do rąk Pauliny Bołos. Numer 5. Dzika karta wędruje do kandydatki numer 7, Agnieszki Olechny. Jest Agnieszka? Jesteś, jest, tak? Oczywiście, super, że jest. Dzika karta, czyli ciąg dalszy nastąpi, wędruje do rąk kandydatki Justyny Leśniak, numer 8. Czyli co już wiemy, te dziewczyny na pewno pojawią się w dalszych eliminacjach Miss Polski. Proszę Państwa, czas na Miss Publiczności i tutaj niektórzy mogą się też trochę zdziwić, ponieważ sytuacja może być trochę inna, niż miała miejsce w sieci. Ponieważ po konsultacjach z biurem Facebooka, bo tak się tam się głosowało, zlikwidowano głosy z fikcyjnych kont, bo taka sytuacja miała miejsce. Więc po Bożemu, prawidłowo, Miss Publiczności. Czekaj, czekaj, czekaj. A, nagrody najpierw. Gdzie tam? Nagrody, dobra, okej. Okay. Miss Publiczności otrzymał je. Awans do ćwierćfinału Miss Polski 2019. Voucher o wartości 500 zł na zakupy w galerii Trzy Korony. Voucher o wartości 500 zł od Mariposa Med Spa. Voucher o wartości 500 zł od Aesthetic Clinic. Kosmetyki od Perfumerii Douglas. Voucher o wartości 100 zł od Vision Express. Prezent od drogerii Hebe. Prezent od drogerii Superfarm. Voucher do klubu fitness Trzy Korony. Odzież ze sklepu Lee Wrangler Levi's. A szarfy wręczy Agnieszka Dudek, zeszłoroczna Miss Ziemi Sądeckiej. Komu wręczy, panie i panowie? Wyborem internautów, bo tak trzeba to określić, Miss Publiczności zostaje Martyna Nidecka. Kandydatka numer 6! Już znamy Miss Publiczności 2019. Ale oczywiście to nie koniec nagród, najlepsze. Proszę Państwa, druga wicemiss Ziemi Sądeckiej. Zanim przejdziemy do nagród, również bierze udział w dalszych zmaganiach w walce o tytuł Miss Polski. I być może dalej. To proszę o tym pamiętać. Jakie nagrody druga wicemis otrzymuje? Bon o wartości 1000 zł. Dobrze, patrzę, tak, dobrze mi się zgadzają zera. 1000 zł w galerii Trzy Korony, no. Nagrodę... Jest szacun, jest jazda. Jest szacun, w niedzielę handlową, jutro jest niedziela handlowa, to będzie można wydać. Do tego nagroda pieniężna 500 zł od prezesa grupy kapitałowej WG Eko Waldemara Matei. Panie Waldemarze, zapraszamy, jest pan z nami? Do wręczenia nagrody? Jest, pan Waldemar zna. Osobiście, będzie nam bardzo miło. Do tego voucher o wartości 500 zł od kliniki Mariposa Med Spa. Kosmetyki od Perfumerii Douglas. Voucher o wartości 500 zł ze sklepu Monari. Zapraszamy,
pana Waldemara. Do tego sukienka wieczorowa ze sklepu Tara. Strój kąpielowy od firmy Calzedonia. Odzież ze sklepu Medicine. Odzież ze sklepu Lee Wrangler Levi's. Odzież sportową ze sklepu Puma. Voucher o wartości 100 zł od Vision Express. Prezent od drogerii Hebe. Prezent od sklepu Super Farm. Voucher od klubu fitness 3 korony i tak się zastanawiam, następnym razem startuję. Drugą wicemis ziemi sądeckiej zostaje Paulina Olszowska, kandydatka numer 1. Zapraszamy na środek. Moc nagród. Proszę, jak ta filigranowa dziewczyna te wszystkie nagrody ogarnie? Okej, da się. Pewnie za chwilę znajdzie się narzeczony. Brawa, jesteś cała? Dobra, nie uciekaj, jest, nie uciekaj. Wszystko mamy. Kochani. Proszę państwa, poznamy zaraz pierwszą wicemis ziemi sądeckiej. Też przypominam, że również ta osoba, ta dziewczyna walczy dalej i będzie nas godnie reprezentować na wyższym szczeblu i coś czuję, że może być naprawdę gorąco, bo dziewczyny piękne potrafią się wysłowić, dobrze wyglądają i naprawdę, proszę mi wierzyć, bo je imprez prowadziłem, szanse są i to spore, trzymajcie kciuki. I teraz i tak. Ta moc nagród, które otrzymuje pierwsza wicemis ziemi sądeckiej. Bono wartości 1000 zł na zakupy w galerii 3 korony. Nagrodę pieniężną od prezesa grupy kapitałowej WG Eko, czyli to jest tym razem już 1000 zł. Złota biżuteria z salonu jubilerskiego Sezam. Voucher o wartości 500 zł od kliniki Mariposa. Voucher o wartości 500 zł od Aesthetic Clinic. Kosmetyki od perfumerii Douglas. Voucher o wartości 500 zł ze sklepu Monari. Sukienkę wieczorową ze sklepu Tara. Strój kąpielowy od firmy Calzedonia. Odzież ze sklepu Medicine. Odzież ze sklepu Lee Wrangler Levi's. Odzież sportowa ze sklepu Puma. Voucher o wartości 100 zł od Vision Express. Prezent od drogerii Hebe. Prezent od sklepu Super Farm. Voucher od klubu Fitness 3 Korony. Pierwszą wicemis ziemi sądeckiej zostaje Martyna Nidecka, kandydatka numer 6! I zapraszamy Miss Ziemi Sądeckiej 2018. Jeszcze raz, jeszcze jedna szarfa. I jeszcze więcej nagród. Widzę, że fan klub już jest gotowy. Mocny fan klub, oj, mocny fan klub Martyny Nideckiej. Tak, tak, to jest ta ekipa najgłośniejsza, tak, tak. Co, ojciec, nie spodziewałeś się, co? No tak. A my przechodzimy dalej. Przechodzimy... Jeszcze czeka jeszcze jedna nagroda, poczekaj, jeszcze jedna nagroda od pana prezesa, pan Waldemar Mateja. Nieustająco wspomagający wybory miejsc tutaj sądeczyzny od wielu, wielu lat, proszę państwa, dlatego tak tutaj mówiąc trochę wprost hołubimy pana Waldemara, bo co roku jest i co roku wspomaga tę imprezę, szacun, bo mógłby naprawdę co innego robić. Proszę państwa! Brawa, oczywiście, że brawa! Przypominam, nie ma przegranych tutaj, dziewczyny szły dokładnie głowa w głowę, pierś w pierś. I tu jury mocno się gimnastykowało, myśmy rozmawiali tutaj przed samym oficjalnym naszym wyjściem na scenę, że tam łatwo nie było, oni główkowali, bo no wszystko było bardzo blisko siebie i proszę mieć to na uwadze. Uwaga, no ale kogoś trzeba było wybrać i mamy dziewczynę, która zwyciężyła, ale co otrzymuje? Bon o wartości 1000 zł na zakupy w galerii 3 Korony. A nawet 2000 na zakupy w galerii 3 Korony, bo teraz Miss Galerii 3 Korony 2019. Sorry, cofam to. Nie, my jeszcze tutaj dokładamy tych emocji. Emocje, te lepiej mnie trochę.
Miss Galerii Trzy Korony 2019. Bon o wartości 2000 zł na zakupy w Galerii Trzy Korony. Voucher o wartości 500 zł od Mariposa Med Spa. Kosmetyki od perfumerii Douglas. Voucher o wartości 100 zł od Virginia Express. Prezent od drogerii Hebe. Prezent od drogerii Superfarm. Voucher do klubu Fitness Trzy Korony. Voucher o wartości 500 zł od Aesthetic Clinic. Przypominam, to jest Miss Galerii Trzy Korony i jest nią w tym roku Paulina Bołos, kandydatka numer 5! Proszę Państwa, koronę wręcza Kinga Wawrzyniak. Miss Małopolski i trzecia wicemiss Polski, no oraz oczywiście zeszłoroczna Miss Ziemi Sądeckiej. Powiem tak, nie spodziewałem się tego po sobie, ale mi się trochę emocje udzieliły. A myślałem, że jestem zimnym draniem. No, no tak się zmienia człowiek na starość. Ogromne gratulacje Miss Galerii Trzy Korony 2019. I tutaj też słyszymy duży fanklub po prawej stronie. Tu chowam, bo mi zaglądają przez ramię, wiesz. Chowam wynik, bo to jeszcze te kilkadziesiąt sekund. Proszę Państwa. No to już jest chyba ten moment. Miss Ziemi Sądeckiej. Ja zrobię takie albo najpierw wyczytamy nagrody. A jest tych nagród właśnie dzięki partnerom i sponsorom ogrom. Bon o wartości 1000 zł na zakupy w Galerii Trzy Korony. Nagroda pieniężna od prezesa grupy kapitałowej WG Echo 1500 zł. Pan Waldemar Mateja za chwileczkę ją wręczy. 1500 żartów nie ma. Złota biżuteria z salonu jubilerskiego Sezam. Zestaw galanterii skórzanej od Muszynianki. Voucher o wartości 500 zł od Mariposa Med Spa. Voucher o wartości 500 zł od Aesthetic Clinic. Kosmetyki od perfumerii Douglas. Voucher o wartości 500 zł od sklepu Monari. Sukienka wieczorowa ze sklepu Tara. Strój kąpielowy od firmy Calzedonia. Odzież ze sklepu Medicine. Odzież ze sklepu Lee Wrangler Levi's. Odzież sportowa ze sklepu Puma. Voucher o wartości 100 zł od Vision Express. Prezent od drogerii Hebe. Prezent od drogerii Superfarm. Voucher do klubu Fitness Trzy Korony i to jest ten moment. Ja się trochę odsunę, bo tu uwaga, za chwilę pójdzie w górę wszystko. Czy Państwo są gotowi? Telefony włączone. Można już bić brawo. Nabijamy rytm. Jesteście gotowi? Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen, to ona, jedyna, najpiękniejsza, niepowtarzalna Miss 2019. Jowita Janiszewska! Kandydatka numer 3! Zapraszamy gorąco na środek! Uwaga! I oczywiście koronę wręcza Kinga Wawrzyniak, Miss Małopolski, trzecia wicemiss Polski. Aż z tych emocji korona spadła.